Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie to jedna z najstarszych i największych uczelni niepublicznych w Polsce. Kształcimy młodzież z Polski i z kilkunastu państw świata od 1995 roku. Tradycja jest naszą wizytówką. Zapraszamy do filmowego spaceru po Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych. Sala Senatu to tu obradują władze uczelni. W sali Senatu gościli m.in. były prezydent Polski Lech Wałęsa oraz były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, profesor zwyczajny doktor habilitowany inżynier Jerzy Buzek. Największa aula dydaktyczna, wybudowana w systemie teatralnym z profesjonalnym nagłośnieniem, może gościć jednocześnie ponad 700 osób. Uczelnia podąża ścieżką przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Przygotowywane w tym obszarze rozwiązania dotyczą różnych sfer, m.in. architektury, cyfryzacji i komunikacji oraz designu. Biblioteka znajdująca się w oddzielnym budynku oferuje bogaty, wielojęzyczny księgozbiór, audiobooki oraz stanowiska komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt dostosowany do różnego rodzaju niepełnosprawności naszych studentów. Istotnym elementem współpracy w obszarze umiędzynarodowienia jest działalność programu Erasmus+. Hi, my name is Anastasia. I'm from Moldova. I do my university studies in Romania. Here in Poland, in Warsaw Management University, I came in Erasmus Mobility. So I urge you to apply your files and study abroad. Dbając o kondycję umysłową naszych studentów, nie zapominamy również o ich zdrowiu i kondycji fizycznej. Spokój i relaks codzienny zapewniają obiekty sportowe, tak jak pełnowymiarowa hala sportowa, basen oraz siłownia. Dziękuję za uwagę Państwa i uczestnicom naszym filmowym spacerze po Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. Mam nadzieję, że ten film, choć w minimalnym stopniu, pozwolił Państwu poznać nasze środowisko akademickie. Dziękuję za uwagę.